Weronika Jaworska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Piątego września Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG6 ogłosiło decyzję o podwyżce stawki za wywóz śmieci. Od 1 listopada w Gorzowie i ościennych gminach będzie obowiązywała nowa taryfa, która wyniesie 38 zł od osoby. No generalnie to, że przesunęliśmy tą podwyżkę, to jest z korzyścią troszeczkę dla mieszkańca, ponieważ w momencie, kiedy procedowalibyśmy podwyżkę na etapie początku roku, byłyby to pewnie inne kwoty niż procedowanie tego w tym momencie. No z tego powodu chociażby też, że troszeczkę sytuacja na rynku gospodarcza się zmieniła, w związku z tym z lekką korzyścią. Oczywiście podwyżka to nigdy nic dobrego, ale w tym momencie należy wskazać, że operatorzy złożyli swoje roszczenia do nas na początku roku. Te roszczenia zostały poddane opinii niezależnego eksperta, który wskazał, jaki zakres tej podwyżki moglibyśmy ewentualnie przyjąć jako związek. Uznaliśmy część roszczeń, cała sprawa miała swój bieg przed mediatorem. Ugoda, którą zaproponowaliśmy, została zatwierdzona przez sąd. No a to oczywiście konsekwencja podwyżki dla mieszkańca w kwocie 6 zł od osoby i od listopada bieżącego roku. Operatorzy, którzy zostali zaskoczeni nadzwyczajną sytuacją na rynku, bo musimy powiedzieć jedną kwestię. W momencie, kiedy składali swoje oferty do przetargu, to był przełom roku 2021 i 2022. Dopiero w 2022 roku nastały te niekorzystne sytuacje gospodarcze na rynku. Do tego dochodzi również konieczność podwyższenia wynagrodzeń, bo w przyszłym roku mamy świadomość, że najniższe wynagrodzenie wzrośnie w stosunku do obecnego o ponad 700 zł na osobie, co niesie ze sobą oczywiście konieczność kaskadowego podnoszenia wynagrodzeń nie tylko tym, którzy najsłabiej zarabiają, ale też po to, żeby nie spłaszczać tych wynagrodzeń. Więc to jest kwestia wszystkich czynników, które się właśnie skumulowały na to, że operatorzy swoje oferty musieli jeszcze raz przeanalizować, no i złożyć do nas wnioski o podwyżkę. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie wraca z akcją Białych Czwartków. To propozycja dla pań przed 50 rokiem życia. Panie z grupy 50-69 lat są bowiem objęte programem profilaktyki piersi. Brakuje oferty badań dla młodszych pań. Stąd akcja szpitala. Panie powyżej 50 roku życia mogą skorzystać bez skierowania lekarskiego z badań mammograficznych i co 2 lata mogą sobie wykonać. Natomiast poniżej 50 roku życia nie mogą korzystać z badań profilaktycznych, bo fundusz tego nie przewiduje. I wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i też troszkę tak nie tylko profilaktycznie, ale i ucząc kobiety dbałości o swoje piersi, szpital postanowił robić takie akcje dla kobiet poniżej 50 roku życia, tak aby one mogły również przyjść i zbadać sobie piersi, gdyż w tej grupie wiekowej rak piersi również występuje i to wcale nie mniej niż w starszych grupach wiekowych. Badanie polega na tym, że po zbadaniu przedmiotowym pacjentka wcześniej się rozbiera, następnie wykonuje badanie USG i od razu po wykonaniu informuje, czy należy coś dalej zrobić. Zlecam w razie potrzeby mamografię, no czy w rzadkich, ale jednak w przypadkach zakładamy kartę DILO i cała diagnostyka w kierunku potwierdzenia obecności raka jest wykonywana no, praktycznie od razu. Właściwie to już zaczynamy trzeci sezon naszych onkologicznych Białych Czwartków. Staramy się w tych miesiącach od września do czerwca raz w miesiącu, w każdy przedostatni czwartek miesiąca organizować darmowe USG dla pań przed 50 rokiem życia. Zawsze informujemy o tym w naszych mediach społecznościowych i na stronie szpitala. Staramy się też docierać do mediów z tą informacją. Zwykle jest tak, że pacjentki już wiedzą, że w ten przedostatni czwartek miesiąca trzeba być czujnym, trzeba śledzić nasze informacje. Zawsze zapisy przyjmujemy wyłącznie przez szpitalny call center, czyli trzeba zadzwonić pod numer szpitalnej rejestracji. I każda taka akcja to jest ponad 60 przebadanych pań. Zachęcam panie, w szczególności te panie, które teraz jest skierowana ta akcja profilaktyczna do kobiet
kobiet do 50 roku życia, żeby takie badania wykonywać. Wiadomo, lepiej jest zawczasu podjąć wszelkie działania takie, żeby zminimalizowały ryzyko zachorowania na raka piersi. Dlatego takie akcje, jakie organizuje tutaj szpital, uważam za bardzo ważne i cenne. I po prostu badajmy się, my kobiety badajmy się i korzystajmy z takich akcji i zachęcajmy inne, swoich bliskich, swoje mamy, również i babcie, ale także również młodsze siostry, dzieci do tego, żeby się badały i żeby z takich akcji korzystały. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbędzie się druga konferencja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Będzie to spotkanie otwarte dla wszystkich gorzowian, którzy chcą umocnić lub naprawić relacje ze swoim nastoletnim dzieckiem. Rozpoczęcie konferencji w środę 4 października o godzinie 11. Druga konferencja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim będzie podzielona na dwa panele. Pierwszy panel będzie poświęcony dla prelegentów dr Olgi Pazdań, kierownika Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. I ona porozmawia o terapii psychiatrycznej, ale też terapii psychologicznej, jak bardzo jest ona ważna. Będzie również psycholog Bogdan Olechnowicz, który porozmawia o tym, o czym rozmawiać potrafi najlepiej, czyli budowania więzi z własnym dzieckiem. I będzie pedagog Marcin Łokciewicz-Zaboru. On powie o tym, co mówią dzisiaj młodzi. Co mówią młodzi w trakcie leczenia, czego potrzebują, czego im brakuje. I to chyba będzie takie dosyć mocne. Drugi panel będzie poświęcony tym, jak się właśnie dogadać. Młody z rodzicem, z nauczycielem, żeby można było pewne rzeczy zaakceptować, żeby może trochę dojść do tego, skąd to wychodzi nasze takie niechęć zrozumienia, a jednocześnie przełożenia tej odpowiedzialności na dorosłego człowieka, powielania tych schematów. I to poprowadzi panelistka Gosia Serafin, gdzie serdecznie zapraszamy. Całość poprowadzi prowadzący Janusz Schwertner, dziennikarz śledczy. Więc wydarzenie naprawdę będzie bardzo ciekawe, będzie mnóstwo emocji fantastycznych, pewnie jak zwykle dużo łez, ale właśnie o to chodzi. O to, żeby pomóc każdemu, kto jest zainteresowany zdrowiem psychicznym. Każdy z kolei z rodziców się stara i chce mieć jak najlepszy wpływ na swoje dzieci. Czasami się rozbijamy o swoją niewiedzę, brak świadomości. Czasami potrzebujemy tego, żeby rozbudzić nasze emocje i nasze sumienie i pokazać, że jest lepsza droga, jeśli chodzi o nasze dzieci pod naszą opieką. Ja uderzam zupełnie świadomie już i coraz odważniej słowo wychowanie na rzecz budowania więzi, bo budowanie więzi jest tym, czego dziecko tak najbardziej potrzebuje i co jest jego największym deficytem, który się odbija później w rozmaity sposób. Jeśli do tego dołożymy szkołę, która nie jest do końca sprzyjającym środowiskiem takiego właściwego rozwoju psychicznego z powodu stresu, trudnych relacji rówieśniczych, to dom musi być miejscem takiej prawdziwej ostoi, takiego zakotwiczenia i miejscem, które daje poczucie bezpieczeństwa. I o tym rodzicom mówiliśmy i myślę, że popłynęło bardzo dużo zachęty. Także wydaje się, że udało się obudzić i świadomość, i sumienia, i emocje, bo to wszystko jest potrzebne do tego, żeby stać się jeszcze lepszym rodzicem dla swoich dzieci i żebyśmy uniknęli tych problemów, które dzisiaj mamy z młodym pokoleniem. Problemów natury psychicznej, tak to trzeba jasno dzisiaj powiedzieć. Jako członek parlamentarnego zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wiem, jak bardzo ważne jest wsparcie ze strony władz, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Wciąż za mało pieniędzy i o to musimy walczyć, ale też jest mało specjalistów, więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby można było robić jak najwięcej specjalizacji, żeby zarówno psychiatrzy mogli się kształcić, ale też psycholodzy i żeby ta pomoc była bardzo, bardzo realna. Myślę, że o tym trzeba jak najwięcej mówić, rozmawiać z młodzieżą, rozmawiać z opiekunami, rozmawiać z nauczycielami. Trzeba pokazywać, że zdrowie psychiczne i problemy ze zdrowiem psychicznym to jest też zwykła choroba i powinniśmy tak do tego podchodzić. Nie wolno tego piętnować, nie wolno tego stygmatyzować i opowiadać o tym w takich złych kategoriach. Powinniśmy przyzwyczaić wszystkich, że dbałość o zdrowie psychiczne jest równie ważna jak dbałość o zdrowie fizyczne. Konferencja odbędzie się 4 października o godzinie 11 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie
Wielkopolskim. Może przyjść każdy, nie ma żadnych zapisów, nie jest ona odpłatna, więc zapraszamy dosłownie wszystkich. Liczymy na to i po frekwencji tak naprawdę zainteresowania samym wydarzeniem. No już wiemy, że miejsc siedzących zabraknie, ale właśnie o to chodzi, tak? Przyjdźmy, pokażmy tą siłę, porozmawiajmy, zdobędźmy w sobie wsparcie, po prostu w swojej obecności. 22 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Nosorożca. Został ustanowiony po to, aby zwrócić uwagę świata na zmniejszającą się populację tych zwierząt. Gorzów świętuje Dzień Nosorożca, bo jest on częścią historii miasta. W 2016 roku podczas budowy drugiej nitki obwodnicy Gorzowa odkryty został szkielet nosorożca, który zamieszkiwał tereny współczesnego Gorzowa niemal 123 tysiące lat temu. W teatralnym ogrodzie odbył się bal u Stefanii. Urodzinowe przyjęcie dla gorzowskiego nosorożca przygotowane wspólnie przez Teatr imienia Juliusza Osterwy i Miasto Gorzów. Była dyskoteka, baloniki, bańki mydlane i wodne tatuaże z nosorożcem. Ale głównym punktem spotkania ze Stefanią była próba pobicia rekordu Polski. Ponad 500 uczestników urodzinowego przyjęcia wspólnie wycinało i spinało wzdłuż ulicy Teatralnej łańcuch z papierowych nosorożców. Do pobicia rekordu potrzeba było ułożyć 100 metrów łańcucha, a dzięki zaangażowaniu i pracy uczestników balu udało się pobić dotychczasowy rekord. Przez niespełna 2 godziny wykonali ponad 128 metrów kolorowego łańcucha. Pomiary i ogłoszenie wyników odbyło się przy udziale sędziny Biura Rekordów Guinnessa. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.